13 lutego w hali Mosir siatkarki KSZO Ostrowiec rozegrały zaległe spotkanie z wiceliderem rozgrywek Ligi Siatkówki Kobiet, deweloperem Skyres Rzeszów. Ostrowczanki przegrały 0-3 w setach kolejno do 11, 16 i 16. No niestety, mieliśmy mocnego rywala i no, co mogłyśmy, to pokazałyśmy. I moim zdaniem wygląda to coraz lepiej i właśnie trenujemy na to, żeby na koniec sezonu jednak pokazywać swoją najlepszą grę. Mecz od samego początku przebiegał pod kontrolą drużyny deweloperu. Zawodniczki z Rzeszowa dużo lepiej radziły sobie w grze na siatce, często blokując zespół KSZO. Przyjechałyśmy po 3 punkty i te 3 punkty wywozimy. Ważne jest to, że nie straciłyśmy żadnego seta i tą grę kontrolowałyśmy od samego początku do samego końca. Takie było założenie, chyba to założenie wypełniłyśmy i możemy spokojnie jechać do domu. Ostrowczanki momentami pokazały bardzo dobrą grę. Szczególnie cieszy dobra gra na przyjęciu, która w poprzednich meczach zawodziła. Przyjęcie funkcjonowało bardzo dobrze, wynowaliśmy temu dużo czasu na treningach, a samozrejmy jej powrot tej Oli do grania. To, że w statystykach ona nie ma perfekcyjne numery, ale zase ten procent tego przyjęcia całego zespołu jedzie na górę. Ola dokaże przyjmować większą część boiska, ale i Żużu Kuczyńska też w tym ostatnim czasie, w tym sezonie zrobiła kawał dobrej pracy, także i o nią, i o Ole możemy wspierać. Zespół KSZO cały czas pracuje nad zgraniem. Po trudnym początku rundy rewanżowej zawodniczki liczą na lepszą grę w końcówce sezonu. Ja jeszcze raz powtórzę, że coraz lepiej to wygląda i no niestety Kinga później doszła, prawda? Gdzieś tam ten skład taki, że gdzieś tam coś się zmienia cały czas i właśnie staramy się uregulować tą 6 i cały czas trenować tym składem, którym będziemy grały i trenujemy na to, żeby właśnie pokazywać swoją grę. Po 18 kolejkach drużyna KSZO zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ligi Siatków Kobiet z dorobkiem 7 punktów. Kolejne spotkanie ostrowieckie siatkarki rozegrają już w sobotę z 5 zespołem tabeli Pałacem Bydgoszcz. Początek spotkania o godzinie 17:00.